31 stycznia Kościół czci błogosławioną Marię Krystynę Sabaucką. Maria Krystyna urodziła się w Cagliari, na Sardynii, 14 listopada 1812 roku. Jej rodzicami byli Wiktor Emanuel I, król Sardynii w latach 1802-1821 i arcyksiężna Maria Teresa Habsburg Este. Z powodu zamieszek rodzina królewska często zmieniała miejsce zamieszkania. Maria otrzymała staranne wykształcenie, znana była powszechnie jej pobożność. Pragnęła poświęcić się życiu zakonnemu, ale odwiódł ją od tego jej spowiednik. W 1830 roku zaręczyła się z królem obojga Sycylii, Ferdynandem II. W tym dniu arystokracja turyńska zorganizowała wielkie przyjęcie na jej cześć. Gdy stawała na ślubnym kobiercu, jej rodzice już nie żyli. Towarzyszyły jej starsze, zamężne siostry. Jej ślub z Ferdynandem II Bourbonem, królem obojga Sycylii, odbył się w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Genui 21 listopada 1832 roku. Miała wtedy 20 lat. Za zgodą męża w dniu ślubu obdarowała wiele młodych małżeństw. Maria Krystyna była królową niespełna 4 lata. W tym czasie nie wykonano żadnego wyroku śmierci, gdyż ona upraszała ułaskawienie skazanym. Na dworze męża nie zawsze respektowano zasady życia chrześcijańskiego, ale wbrew tym niesprzyjającym warunkom ona żyła po chrześcijańsku. Modliła się gorliwie, pomagała ubogim i chorym. Znana była jej łagodność, skromność, pokora i dobroduszność. Była przykładem dla dworzan. Na królewskim dworze była podziwiana, ale mało rozumiana, raczej osamotniona. Nie cieszyła się dobrym zdrowiem. Wszystkie dolegliwości znosiła cierpliwie. Historycy podkreślają, że była obdarowana urodą, a przy tym nieśmiała. W małżeństwie nie była szczęśliwa. 16 stycznia 1836 roku w Neapolu urodziła jedynego syna, Franciszka II Bourbona. Zmarła 15 dni później, 31 stycznia 1836 roku, wyznając wiarę w Boga. Pochowana została w Bazylice Świętej Klary w Neapolu, w nekropolii królów obojga Sycylii. Już za życia uważana była za świętą królową. Została beatyfikowana na polecenie papieża Franciszka 25 stycznia 2014 roku w Bazylice Świętej Klary w Neapolu. Beatyfikacji przewodniczył ksiądz kardynał Angelo Amato, który w homilii powiedział, że nawet królowa może z heroizmem przeżywać cnoty chrześcijańskie, jeśli pozwoli się przemienić dzięki łasce Bożej. Przez wąskie drzwi świętości mogą przejść wszyscy, młodzi i starzy, bogaci i biedni, mężczyźni i kobiety, księża i świeccy. Ponieważ istota świętości polega na miłowaniu Boga i bliźniego z całej siły. Po jej beatyfikacji papież Franciszek mówił: w Neapolu została ogłoszona błogosławioną Maria Krystyna Sabaucka, żyjąca w pierwszej połowie XIX stulecia, królowa obu Sycylii. Kobieta o głębokiej duchowości i wielkiej pokorze umiała wziąć odpowiedzialność za cierpienia swojego ludu, stając się prawdziwą matką ubogich. Jej niezwykły przykład miłości świadczy o tym, że autentyczne życie według Ewangelii jest możliwe w każdym środowisku i sytuacji społecznej. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii Krystyny. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.